Cześć, witam Was w kolejnym naszym wideoporadniku. Tym razem o prezentacji naszych zestawień na arkuszach połączona tabelka z grafiką. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, gdybyście chcieli być na bieżąco. Kciuku w górę, jeśli Wam się podoba. A jak macie jakieś pytania, no to pytajcie w komentarzach. Ok, co w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności musimy stworzyć sobie jakiś widok 3D, który będzie nam pomagał przedstawić właśnie ten nasz zakres jakiś zestawienia. No to co? Prawy przycisk myszy, powiel widok, powiel z uwzględnieniem szczegółów, powielimy to dwukrotnie, zmienimy nazwę. Jeden, niech to będą ściany żelbetowe. Następnie zmień nazwę dwójeczka, ściany murowane. I co? Mamy dwa widoki, mamy dwa zestawienia. Przydadzą nam się teraz co najmniej jeden arkusz, żebyśmy mogli na tym to fajnie zmienić. Więc prawy przycisk myszy, arkusze, nowy arkusz, wczytaj. I my na pulpicie mamy gdzieś przygotowany nasz arkusz metryczny a1bimedu.pl. Otworzymy. Zatwierdzimy przyciskiem OK. W pierwszej kolejności zmienimy sobie autora na nasze imię, nazwisko. Nazwa arkusza. Zestawienie materiałów dla ścian murowanych i żelbetowych. Dobra. Więc mamy nasz arkusz. Przenieśmy teraz na niego dwa nasze zestawienia, czyli po prostu przeciągamy z przeglądarki projektu. Możemy je przesuwając wyrównywać. Dodatkowo proszę pamiętajcie, żeby ewentualnie przesuwać tymi trójkątami, tak aby nie zostawiać jakiejś pojedynczej literki, żeby nasze kolumny miały jakąś fajną, przejrzystą formę. Tak, zwróćcie uwagę, jeśli ja to rozciągnę, to też więcej się mieści w linijce, nasze zestawienie leci sobie do góry. Ok, no to teraz zamknijmy niepotrzebne okienka na chwilę. Otwórzmy sobie widok ściany żelbetowe, zestawienie ścian żelbetowych. Najpierw na naszym widoku zaznaczymy całość, filtr, odznaczymy tylko nasze siatki. Zastosuj OK. Prawy przycisk myszy w białe pole, nadpisz elementy graficzne widoku według elementu. Ustawimy sobie przejrzystość na 80 dla wszystkiego, a następnie za pomocą wyboru z pola zestawień, czyli możemy sobie z naszego zestawienia coś wybierać, więc ja wyłączę już nam teraz nasze stopki, skoro i tak jest to jeden i ten sam materiał. Zaznaczymy sobie w ten sposób, teraz mamy wybrane wszystkie ściany żelbetowe, nadpisz elementy graficzne widoku według elementu, zmniejszymy im przeźroczystość na okolice, nie wiem, tam 9-8. Następnie wypełnienie pełne, kolor, niech to będzie jakiś kolor, może jakiś taki jasny zielony. Zastosuj OK. W tym momencie na przestrzeni całego jakby obiektu widzimy, gdzie występują te nasze ściany żelbetowe, czyli do naszej tabelki zaraz będziemy mieć również reprezentację graficzną. Kolejnym krokiem będą ściany murowane. Powtórzymy sobie pewne czynności, czyli co? Filtr, siatki, zastosuj OK. Nadpisz elementy graficzne w widoku według elementu. Ustawmy przejrzystość na 80. Zastosuj OK. Następnie otworzymy zestawienie ścian murowanych. Odznaczymy sobie już to nasze sortowanie też na chwilkę. Hop, po nazwie sobie zaznaczymy wszystko. Ściany murowane, nadpisz elementy graficzne w widoku według elementu, wypełnienie pełne, a kolor, a niech będzie taki. I jeszcze przejrzystość też, niech będzie to 9%. OK, w ten sposób mamy ustawiony nasz widok 3D. Wróćmy na nasz arkusz i do ścian murowanych przeciągnijmy nasz widok ściany murowane, a do ścian żelbetowych widok ściany żelbetowe. Dodatkowo zaznaczmy tą rzutnię, edytuj typ,
pokaż linię wydłużenia, odznaczymy, dzięki czemu znikną nam takie tutaj linie, które się nam pojawiały pomocnicze. W ten oto sposób, myślę, że dość prosty, intuicyjny, jeśli byśmy chcieli jeszcze dodatkowo zmienić położenie, możemy dwukrotnie wklikać się w rzutnię, odklikać się poza nią i poprawić troszkę wygląd naszych prezentacji zestawień na arkuszach. Podobne zestawienia możemy stworzyć dla słupów, belek, stropów, schodów, kształtek kominowych i też również w ten sposób zaprezentować. Dodatkowo w tym filmie pokażemy sobie, jak zliczyć ilość tych naszych kształtek. Więc zestawienia, skoro ma być to ilość, liczymy to w sztukach, więc nowe zestawienie łamane na ilości. Wybierzemy modele ogólne. Wiadomo, swoje inicjały, kształtki kominowe. Zatwierdzę przyciskiem OK. Będzie to typ. Przede wszystkim dodatkowo liczba. Formatowanie liczba, licz sumy. Sortowanie po typie sumy całości, tylko sumy. OK. W tym momencie widzimy, że mamy w naszym zestawieniu modeli ogólnych więcej elementów aniżeli same kształtki, ponieważ dodatkowo pojawiają się nam tutaj modele ogólne, które są odpowiedzialne za otwory w naszym zestawieniu. W związku z czym filtr, widzimy, że możemy po typie i nie tyle jest równy, co na przykład zawiera słowo kształtka. OK. W ten sposób wiemy, że potrzebne są nam 54 kształtki z dwoma przewodami. Kształtka trzyprzewodowa wymaga 32. Możemy również do tego zastosować widok 3D. Powiel widok z uwzględnieniem szczegółów. Zmień nazwę 3. Kropeczka. Kształtki kominowe. Następnie dwukrotnie możemy kliknąć scrolla lub ZF. Zuzanna Franciszek, jeśli gdzieś nam widok ucieknie, to wtedy nam program to wycentruje. Ponownie zaznaczmy, odznaczmy siatki. Nadpisz elementy graficznie według elementu. Przeźroczystość na 80. Możemy nawet przetestować, jak to się będzie zachowywać, kiedy będziemy mieć 90% przeźroczystości. Zatwierdzimy przyciskiem OK. Następnie z zestawień kształtek kominowych zaznaczymy je. Nadpisz elementy graficznie widoku według elementu. Zmniejszymy przeźroczystość, wypełnienie pełne. Dajmy taki kolor. Zastosuj. OK. Następnie na naszym arkuszu, myślę, że po zaznaczeniu naszych rzutni możemy zmienić im skalę na 1 do 200. Wtedy te nasze reprezentacje graficzne dla ilości będą zdecydowanie mniejsze, a nam pojawi się miejsce na stawienie rzutni związanej z kształtkami kominowymi. Jeszcze tylko takie małe przesunięcia, tak żeby to jakoś fajnie zmieścić. Mamy nasze kształtki kominowe, do tego dorzućmy to proste zestawienie. Ciach. Fajny, prosty arkusz gotowy. Tabelka, reprezentacja graficzna tego, co zawiera tabelka. Fajny sposób na przedstawienie ilości dla osób, które niekoniecznie wiedzą co, gdzie, jak. Wtedy mają szybką, fajną, łatwą interpretację graficzną. Więc to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytanka, to tak jak mówiłem, w komentarzach. Jeśli się podobało, to proszę o łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału, wtedy nie przegapicie naszego żadnego nowego filmiku. OK, dzięki, do usłyszenia.